Więc tak, proszę wszystkich o wchodzenie na podany przeze mnie link. I dzisiaj będziemy bardziej patrzyli na perspektywę, jak to my jesteśmy agresorem preflop, czyli otwieramy po prostu no powiedzmy 20%, to tak myślałem, że będzie to w miarę okej range, bo nie będziemy patrzeć aż tak bardzo na to, jak naszym range'em grać, tylko co oznaczają statystyki naszego przeciwnika i jak dużo, no jak dużo możemy sobie pozwolić w kwestii blefowania, value betowania. Podejdziemy do tego trochę od strony najpierw statystyk, a później podejdziemy tak od strony opisowej i zobaczymy, ile różne wartości po prostu statystyk wynoszą. Jeśli macie tutaj gracza, który ma realizuje naprawdę was 12% na flopie z pozycją lub mniej, to ja proponuję po prostu nie zastanawiać się za dużo i wyrzucać swoje ręce, które tak naprawdę nie mają za bardzo czego szukać. Jeszcze damy w ten sposób. I żeby zobaczyć, jakie ręce mogą kontynuować. Czy z flash draw'ami się nam bardziej opłaca. I w tym momencie, co jest dosyć ważne, żeby zauważyć, nasze flash draw'y mają po prostu o wiele więcej equity niż asy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy przeciwko range'owi, na który potrzebujemy outów. Jeśli ktoś zauważył, to 8-7, bo jest combo drawem, ma więcej equity, ale As-4 ma najwięcej equity z tych wszystkich rąk. Dlaczego? Dlatego, że po prostu ogranicza ilość setów, które może mieć przeciwnik. Jeśli my blokujemy tą czwórkę, to przeciwnik nie ma trzech kombinacji seta czwórek, tylko jeden. Więc jego ilość wszystkich kombinacji setów z 6 spada o 1/3 do 4, co jest ważne. Jest bardzo ważne przy takich tight zasięgach. Kiedy tak naprawdę card removal effect, jak widzimy, robi nas faworytem. I jak sobie jeszcze popatrzymy, to robi nas faworytem prawie dwukrotnym od asów, które niektórzy ludzie tutaj stakują. Więc to jedna rzecz z tego. Druga rzecz z tego, co się dzieje dalej.